Cześć. To nie jest moje dzieło, ale pokazuję wam to akwarium, bo po pierwsze podoba mi się. To jest świeże akwarium. Ono ma półtora miesiąca, niecałe dwa miesiące. Podoba mi się. Zawiera kilka takich jakby powiedzmy elementów, kilka pomysłów, które zamierzam wykorzystać w swoim przyszłym akwarium. Są to na przykład właśnie elementy drewna, tak jak tutaj widzimy korzenie, są to skały, są to kawałki lawy i do tego jest tutaj użyte podłoże aktywne, ale nie na całości, tylko tak jakby punktowo, no tam gdzie są rośliny, tam jest podłoże, żeby miały co jeść, a żeby jednocześnie nie wiadomo ile tych worków tego podłoża tutaj nie musiało być wykorzystane, no wiadomo koszty. No a dodatkowo też łatwiej zapanować nad takim zbiornikiem, zwłaszcza na początku, łatwiej go ustabilizować. Akwarium 360 litrów, bardzo moim zdaniem fajne, bardzo fajnie się prezentuje, chociaż jak zarośnie, jak poczekamy chwilę, pokażę wam zresztą za jakiś czas to akwarium, jak zarośnie, jak te rośliny tutaj ruszą, myślę, że będzie to znacznie, znacznie lepiej wyglądało. Jest to akwarium oświetlane lampą LED-ową Lumax z firmy Aquastabil, 38 W. No i jak widzicie, tu w tym akwarium wygląda na to, że daje radę. Zobaczymy, jak będą rosły rośliny pod tym oświetleniem. Natomiast co tutaj jest fajnego? Fajny jest pomysł. Podoba mi się, bo to jest, zauważcie, to jest proste akwarium. Proste ryby, proste rośliny, tutaj nie ma nic skomplikowanego. Jakaś tam wyspa na środku, ale zobaczcie, że jako całość wygląda to naprawdę interesująco, wygląda to naprawdę fajnie. A tak jak mówię, za jakiś czas będzie wyglądało jeszcze lepiej, bo to się wszystko ładnie rozrośnie. Tutaj ta lawa bardzo mi się podoba. No to oczywiście rzecz gustu. Ja się nie mogę zdecydować u siebie, czy bardziej wykorzystać lawę, czy po prostu kamienie. No wygląda to inaczej, więc jakiś złoty środek będę musiał znaleźć. Zobaczymy, nie mam jeszcze tutaj pomysłu. Podoba mi się tutaj i pewnie będę w mniejszości, pewnie zostanę skrytykowany. Podoba mi się tutaj na niektórych kawałkach lawy, ale zwłaszcza na korzeniach, jak się przyjrzycie, widać glony. I wygląda to moim zdaniem świetnie. To nie jest tak, że te glony są tu problemem w tym akwarium. One dodają moim zdaniem naturalności temu zbiornikowi. Dodają takiego smaczku, wyglądają, to akwarium przez to nie wygląda aż tak bardzo sztucznie, bo takie świeże akwaria, takie zanim na dobre ruszą, zanim te rośliny zaczną rosnąć, zanim to się wszystko pięknie rozrośnie, one wyglądają tak trochę sztucznie, trochę biednie, tak no wiadomo, no potrzeba czasu. I tutaj moim zdaniem ten mech, nie mech, tylko te glony, dodają takiego smaczku. Podejrzewam, że będę w mniejszości, ale jak założę u siebie akwarium, chciałbym, żeby tego rodzaju glon się u mnie pojawił i żeby tak obrósł moje kamienie czy moje korzenie, które będę miał tam u siebie. Co do tego akwarium, to myślę, że nie będę tutaj opowiadał, chyba że was to interesuje, nie wiem, to napiszcie w komentarzach. Nie będę opowiadał na razie co i jak dokładnie tutaj z tym akwarium, no bo nie chodzi o to, jaka tu jest filtracja, jakiej to jest marki, zestaw i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że proste, bez jakiegoś udziwnienia, bez kombinowania, proste akwarium może mieć swój urok, może wyglądać świetnie nawet na początku, nawet na takim etapie, gdzie te rośliny jeszcze tutaj, ta lawa wybija się na pierwszy plan, te rośliny jeszcze nie zdążyły tutaj zająć więcej terenu, nie zdążyły zarosnąć, a moim zdaniem po prostu to akwarium jest proste i ładne.
I o to chodzi, bo przecież moje akwarium też zawsze było proste. Znaczy ładne to wiadomo, rzecz gustu, rzecz do dyskusji, ale nadal moje nowe akwarium, nadal chcę, żeby było akwarium, żeby było prostym, żeby było nieskomplikowanym, niekłopotliwym, łatwym w prowadzeniu akwarium. I tak się właśnie zastanawiam nad wykorzystaniem niektórych tutaj pomysłów, bo to jest nie tyle kopiowanie pomysłów, co w pewnym stopniu tutaj jest zwizualizowane to, co ja sobie gdzieś tam wymyśliłem, tylko zastanawiam się jeszcze, czy będzie to właśnie taka wyspa na środku, czy raczej środek zostawiony nieco bardziej pusty, a obsadzone, czy wykorzystane jakoś tam aranżacyjnie, powiedzmy, oba boki. Ale to mówię, to jest kwestia jeszcze chwili, jeszcze tutaj zastanowienia się, natomiast to akwarium będę śledził, jak się rozwija, będę je obserwował. Ono nie będzie wiecznie, zostanie zlikwidowane, nie wiem, myślę, że w przeciągu najbliższych, no może nie kilku miesięcy, ale najbliższego roku tego akwarium już nie będzie. Natomiast zdąży zarosnąć, zdąży ta roślinność tutaj pokazać się w pełnej krasie i ja wam również to pokażę. Zastanawiam się też nad lawą, chociaż tutaj pod jednym z moich filmów jedna z moich widzek narzekała, że zastosowała lawę w akwarium i ma kłopoty z tym, że to jest strasznie pyli, że rośliny chorują od tego i tak dalej. No, obiecałem jej, że pokażę właśnie akwarium na bazie głównie, bo tutaj mamy głównie jako bazę aranżacji lawę, że no nie do końca tak jest. Lawa jest bezpiecznym materiałem. Ja bym tam szukał przyczyn tego problemu gdzie indziej. No ale obiecałem akwarium na bazie głównie lawy, więc pokazuję. I jeszcze jedna taka rzecz, odniesienie się do jeszcze jednego z moich widzów i jego komentarza, który zarzucił mi pod moim jednym ze starszych filmów, gdzie mówiłem o napowietrzaniu akwarium, że tam wprowadzam ludzi w błąd, mówiąc, że nie są potrzebne dodatkowe napowietrzacze, że bąbelki, brzęczyki i tak dalej, i tak dalej. No ja nigdy nie powiedziałem, że nie są potrzebne, tylko że akwarium może działać bez nich, że tak jak tutaj zresztą widzicie, to akwarium również nie jest tutaj użyty żaden brzęczyk, napowietrzacz czy inne takie dodatkowe wspomagacze. Jest tutaj napowietrzanie poprzez ruch tafli wody. Fakt, że obsada nie jest zbyt tutaj intensywna, tak bym powiedział, fakt, że nie ma upałów, że jest tutaj stała temperatura i to napowietrzanie jest wystarczające. I tak jest w 90 kilku procentach przypadków. Ja u siebie wspomagam się czasami bąbelkami, ale nieregularnie i tak naprawdę w momencie największych upałów latem, tak na wszelki wypadek, lub gdy używam waty w celu takiego przefiltrowania, dodatkowego przefiltrowania wody, uzyskania takiej jeszcze większej klarowności, więc jeżeli już mam w filtrze, który wtedy uruchamiam, AquaL Turbo 1500 lub 2000, z tym pojemnikiem takim na ceramikę, no to zamiast ceramiki wkładam tam watę, żeby przefiltrowała wodę, więc przy okazji korzystam tutaj z tego, żeby tam przez wężyk, przez ten filtr parę bąbelków poszło. Nie mówię, że nie mówię, że nie używam, nie zarzekam się, że to jest złe. To nie jest złe, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi efekt wizualny, kiedy te bąbelki lecą. Natomiast można prowadzić akwarium bez tego i ono też będzie działać. Trzeba po prostu obserwować ryby, trzeba
czytać swoje akwarium i to jest najlepsza metoda zamiast różnego rodzaju miliona czujników, testów i tak dalej, bo można się tym wspomagać, można traktować to jako jakiś tam element, jakiś punkt wyjścia, ale nic nie zastąpi po prostu doświadczenia czy obserwacji tego konkretnego akwarium, bo każde akwarium może reagować inaczej, każde ma inną obsadę, być może parametry wody też się różnią, różni się podłoże, jest tyle zmiennych, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że w każdym akwarium musi być takie czy inne napowietrzanie. To na dzisiaj tyle. Dzięki, cześć.